Cześć moi drodzy słuchacze, witam Was serdecznie na moim kanale. Mój dzisiejszy podcast nosi tytuł Z miłości, z zazdrości. Dzisiaj omówię jeszcze dość świeżą sprawę, bo zaledwie sprzed 4 lat. Po raz pierwszy o niej usłyszałam lata temu w programie Uwaga, ale kiedy przygotowywałam się do poprzedniego podcastu, przypadkowo natknęłam się na materiały dotyczące dzisiejszej sprawy. Postanowiłam, że się z Wami podzielę tym materiałem, ponieważ uważam, że jest to sprawa godna uwagi, a wcześniej nie słuchałam podcastu na ten temat, więc stwierdziłam, że fajnie będzie, jeśli po raz pierwszy usłyszycie o tej sprawie ode mnie. A nawet jeśli już kiedyś gdzieś o niej słyszeliście, no to mam nadzieję, że ten materiał odświeży Wam tę historię. Pierwszą bohaterką naszej historii będzie Paula, kobieta, która pochodziła z rodziny wielodzietnej, bo miała aż 6 rodzeństwa. Ich mama, pani Elżbieta, po śmierci męża, dzieci wychowywała samotnie. Rodzina żyła skromnie. Może w tym domu nie było jakiejś skrajnej biedy czy ubóstwa, ale rodzina nie mogła też pozwolić sobie na więcej niż zaspokojenie podstawowych potrzeb. I mimo kiepskich warunków i mieszkalnych, i ogólnie socjalnych, dzieci zawsze miały ugotowane, uprane, nie były zaniedbane, a wręcz przeciwnie. Po śmierci męża pani Elżbieta całą swoją miłość przelała na swoje pociechy. Chciała, aby wyrosły na dobrych i po prostu fajnych ludzi. Na tym jej szczególnie zależało, aby jej dzieci coś w życiu osiągnęły, miały lepiej niż za młodych lat. Poza tym pani Elżbieta dobrze zdawała sobie sprawę z tego, że w tym wieku takim dziecięcym kształtuje się prawdziwy charakter. I te wszystkie doświadczenia, które dzieci zdobywają, później odbijają się w przyszłości na ich psychice. A pani Elżbieta chciała, aby dzieciom na starcie dorosłego życia było lżej, żeby umiały nawiązywać relacje, żeby czuły, że zawsze mają wsparcie. Rodzeństwo było ze sobą bardzo związane. Wszyscy bardzo się kochali, byli w stałym kontakcie, mimo że później już nie wszyscy mieszkali razem, ponieważ 3 już dorosłych dzieci pani Elżbiety miały swoje własne rodziny czy tam domy, a pani Elżbieta wychowywała jeszcze 4 małoletnich. Swoje dzieciństwo Paula spędziła z rodzeństwem w Jabłonce, na wsi niedaleko Nowego Targu, ale kiedy miała 13 lat, rodzina przeniosła się w okolice Niepołomic. Paula w wieku 20 lat, w czasie kiedy kontynuowała edukację na uczelni wyższej w Krakowie, poznała starszego od siebie o 20 lat Pawła i szalenie się w nim zakochała. Mężczyzna był wtedy w trakcie rozwodu, ale odwzajemniał uczucia Pauli i wkrótce zostali parą. Kobieta była bardzo kontaktowa, otwarta, z zawodu była fryzjerką i w tym zawodzie cały czas konsekwentnie się rozwijała, szkoliła, inwestowała w różne kursy, pokładała w tym swoją przyszłość. Dlatego nie żałowała sobie na rozwój zawodowy. Była dobrą fryzjerką, prowadziła swój własny salon w Kościelisku. Lubiła rozmawiać, śmiać się, żartować. Nie miała też żadnych barier komunikatywnych, nawet jeśli znajdowała się w środowisku osób nieznajomych. Szybko nawiązywała nowe znajomości. Czasami za dużo mówiła, przez co nieraz powiedziała coś kontrowersyjnego. Miała cięty język. Fizycznie była kobietą atrakcyjną, szczupłą, zawsze z wielkim uśmiechem, a jak wiadomo powszechnie, uśmiech to największa ozdoba człowieka. I taką też poznał ją i poślubił Paweł. I to w bardzo krótkim czasie, bo już po roku znajomości para pobrała się. Okazało się bowiem, że spodziewają się dziecka. I to niejako przyczyniło się do tak szybkiej decyzji o wstąpieniu w związek małżeński. W dniu ich ślubu i wesela odbył się także chrzest Agnieszki, ich urodzonej w 2009 roku córki. Na początku swojej wspólnej drogi zamieszkali w Nowym Targu, ale stamtąd przenieśli się do Kościeliska, gdzie Paula prowadziła swój mały interes. Ale i tam nie zagrzali miejsca na dłużej, bo w 2017 roku przeprowadzili się do Niepołomic. Tam wynajęli mieszkanie w bloku przy ulicy Zabierzowskiej i tam także na świat przyszła ich druga pociecha Małgosia. Z córkami kobieta była bardzo zżyta, kochała je niesamowicie. Poświęcała się macierzyństwu w pełni, Z radością patrzyła, jak jej pierwsza córka rośnie. Cieszyły ją najbardziej prozaiczne momenty, jakie się przydarzają młodym matkom, takie jak pierwszy ząbek, pierwsze słówko, pierwszy krok. Mówię pierwsza córka, bo druga w chwili, no niestety, śmierci Pauli miała zaledwie 7 miesięcy, więc tak naprawdę obie nie zdążyły nacieszyć się jeszcze na dobre swoim towarzystwem. Paula, nawet kiedy gdzieś wyjeżdżała, postanawiała, że nie zostawi córek pod niczyją opieką. Po prostu w miarę możliwości zabierała je ze sobą, mimo że pani Elżbieta zawsze chętnie zajmowała się swoimi wnuczkami. Paula chciała spędzać z dziećmi możliwie każdą wolną chwilę. Czuła się spełniona w swojej roli, dawała swoim pociechom wszystko, co mogła dać najlepszego. Ale także Paweł poświęcał dużo uwagi swoim córkom. Tulił je do piersi, gdy płakały, kołysał do snu, całował w czółko na dobranoc, wstawał do nich w nocy, gdy tego potrzebowały. Kochał swoje dzieci podobnie mocno jak ich mama. Na początku znajomości z Pawłem i w nim Paula była zakochana na zabój. Chwaliła się koleżankom, jakiego dorwała fajnego i ustawionego faceta. Na początku bowiem zabierał ją na wycieczki, na kolacje, kupował prezenty. Kobieta nigdy wcześniej nie doświadczyła takiej wolności w kwestii finansowej. Jej życie raczej zawsze było skromne z uwagi na warunki, w jakich dorastała. Ale nie mówię tego sugerując, że wstydziła się swojej sytuacji, a wręcz przeciwnie, nie ukrywała jej. Paweł miał doświadczenie zawodowe. Parę lat był rzecznikiem prasowym klubu Legia Warszawa. Zatrudnił się też jako dziennikarz i publikował dla gazety. I to młodej dziewczynie najbardziej w nim imponowało, ponieważ Paweł często pojawiał się w mediach. Znał też wiele ważnych osobistości ze świata sportu, czy ogólnie ze świata celebryckiego. Lansował się na ściankach z popularnymi wówczas medialnymi osobistościami. Nie oszczędzał na prezentach, często zabierał Paulę na randki, do kina, na kolacje, a nawet na wycieczki zagraniczne, a Paula przecież nigdy wcześniej na takich nie była. Wielu znajomych jednak przestrzegało Paulę nieraz przed tą znajomością, ale ona nie słuchała, była bardzo zaślepiona. W okolicy wielu wiedziało, z jakimi problemami Paweł się boryka i dlaczego przeprowadził się, a właściwie uciekł z Warszawy na Podhale. Paweł nie zawsze był na tak zwanej fali. Nie wiadomo dlaczego w 2013 roku został zwolniony z pracy dyscyplinarnie. Prawdopodobnie miało to związek z jego problemami finansowymi. Paweł wówczas publikował artykuły w Tygodniku Podhalańskim i u prezesów klubów, o których pisał, zaciągał spore pożyczki. Miał także kłopoty z prawem i był parokrotnie karany, m.in. za jazdę pod wpływem alkoholu. Mimo swoich przewinień, koledzy z branży, jak i piłkarze, z którymi miał częsty kontakt, mieli o nim bardzo dobre zdanie. Był zwyczajnie miły, dużo się śmiał, był raczej życzliwy i kontaktowy. Choć o swojej rodzinie niewiele mówił, to zdjęciami córki chwalił się wszystkim. Był przy tym z niej bardzo dumny i szczęśliwy. Nikomu nigdy personalnie nie zaszedł za skórę. Raczej stronił od konfliktów, był ugodowy i spokojny. Również rodzinie Pauli Paweł początkowo przedstawił się z jak najlepszej strony. Także bardzo szybko zdobył zaufanie swojej teściowej. Kobieta miała o nim bardzo dobre zdanie. Zapamiętała swoje pierwsze wrażenie o nim. Pomyślała wtedy, że jest niesamowitym rozmówcą. Bardzo lubił snuć rozwlekłe opowieści i robił to w taki sposób, że każdy wsłuchiwał się w każde jedno jego słowo. Jednak Paweł wiele faktów ze swojego życia przeinaczał na swoją korzyść. Między innymi Pauli powiedział, że zwolnił się sam z pracy, bo coś mu tam w niej nie odpowiadało. Dopiero później, nie wiem czy jeszcze przed tragedią, wyszło na jaw, że z pracy dostał po prostu wilczy bilet. W małżeństwie Pauli i Pawła zaczęło się psuć stopniowo. Najpierw kobieta narzekała na to, że zaczęło brakować im pieniędzy. Paweł niestety był hazardzistą. Obstawiał zakłady bukmacherskie, spożywał też spore ilości alkoholu i można założyć, że cierpiał na chorobę alkoholową. Żona, chcąc wyprowadzić rodzinę na prostą, zapożyczała się najpierw w jakichś różnych instytucjach, czy też na różnych portalach, a później u swojego rodzeństwa i matki, tłumacząc, że to przejściowe problemy finansowe i niebawem ich sytuacja materialna wróci do normy. A ta norma to był taki poziom życia, do jakiego mąż przyzwyczaił ją początkowo. Ale wszystko to było już tylko równią pochyłu. Paweł już nie miał źródła dochodu. Zapożyczył się wszędzie, gdzie tylko mógł, dlatego wciągnął w wir pożyczek, później też żonę. Ona po jakimś czasie zorientowała się, że wpadli w taką pętlę, z której będzie im ciężko wyjść. I zaczęła się od męża stopniowo odgradzać. Paula o swoim małżeństwie nie mówiła dużo, a zwłaszcza unikała tego tematu, kiedy spotykała się z mamą, czy też z rodziną ogólnie. Być może wstydziła się swojej sytuacji i przez to skrępowanie nie potrafiła się przed mamą otworzyć. Ale jest także możliwość, że wolała stwarzać pozory szczęśliwej, aby rodzicielka nie musiała się o nią martwić, bo właśnie takim była człowiekiem. Dla wszystkich chciała jak najlepiej, a ze swoimi problemami często próbowała radzić sobie sama. Nie zawsze jednak była w stanie, więc przyszedł czas, kiedy musiała zwrócić się o pomoc do swoich bliskich. Kiedy i dlaczego Paweł wpadł w kłopoty finansowe, do końca nie jest jasne. Natomiast wiadomo, że miał spore długi i to przed wierzycielami uciekł z Warszawy i osiedlił się na dłużej na Podhalu, gdzie później poznał Paulę. Jeszcze w czasach, gdy był rzecznikiem prasowym Legii, chodziły w środowisku plotki, że w momencie, kiedy mężczyzna na chwilę przestał pojawiać się w mediach, odbywał wyrok w więzieniu za jakieś przekręty finansowe. Miał podobno wyłudzić pieniądze od straży pożarnej, ale informacji o rzekomym wyroku w tej sprawie nigdy oficjalnie nikt nie potwierdził. Wiadomo natomiast, że Paweł był w więzieniu, ale to już w trakcie trwania małżeństwa. Paweł odsiadywał wtedy wyrok, a o wolność dla niego postarała się Paula, uzasadniając swoją prośbę tym, że nie radzi sobie z samotnym macierzyństwem, ponieważ niedawno urodziła drugie dziecko. Po wyjściu z więzienia Paweł wyjeżdżał parę razy za granicę, żeby coś tam dorobić do domowego budżetu, może trochę podreperować czy też uratować sytuację finansową rodziny. Wówczas Paula zajmowała się córkami, ale także uczęszczała do swojej pracy, ponieważ starsza córka Agnieszka chodziła już do szkoły, a Paula mogła w spokoju realizować swoje życie zawodowe i sprawować opiekę nad niemowlęciem. O problemach w małżeństwie Pauli i Pawła najwięcej wiedziała przyjaciółka kobiety Sylwia. To jej zazwyczaj zwierzała się w trudnych momentach i w chwilach zwątpienia. I na jej dobre słowo również zawsze mogła liczyć. Jej także jako pierwszej powiedziała o planowanym rozwodzie. Paula chciała się rozwieść, ponieważ zorientowała się, że jej mąż bywa agresywny, przez co coraz częściej dochodziło między parą do awantur. Kobieta chciała przed patrzeniem na to i przed słuchaniem tych kłótni ochronić przede wszystkim swoje dzieci, więc jeśli tylko się dało, najczęściej męża po prostu unikała. I to właśnie Sylwii wielokrotnie wspominała o rozstaniu, zanim jeszcze zdecydowała się podjąć konkretniejsze kroki. Było widać, że jest skołowana, bo raz wspominała o rozstaniu, a drugim razem cieszyła się, że Paweł się zmienił, że jest innym człowiekiem i takie sytuacje sprawiały, że jej czujność była przez niego usypiana, a on po jakimś czasie udawania lepszego człowieka wracał ponownie do swojej starej, prawdziwej twarzy. Co tak naprawdę powodowało jego wybuchy agresji, niekontrolowaną wściekłość czy złość? Najprawdopodobniej właśnie te problemy, które się ciągle piętrzyły i z których nie umiał się uwolnić. Był przecież uzależniony od hazardu, był uzależniony od alkoholu, ale też podobno nie stronił od narkotyków, od wszelkich używek, zwłaszcza na jakichś imprezach. Paula wcześniej pomagała mu spłacać jakieś zobowiązania. Zaciągała pożyczki i prosiła o pomoc rodzinę, ale w pewnym momencie zauważyła, że te zobowiązania nie mają końca i to było właściwie głównym powodem decyzji o rozwodzie. Paula poznała też jakiegoś mężczyznę. O swoim nowym przyjacielu opowiedziała tylko przyjaciółce. Była to dość świeża sprawa, więc na tym etapie, na jakim była ta relacja wówczas, nie chciała za bardzo chwalić się nikomu, aby być może w jakiś sposób tego nie zniszczyć czy nie zapeszyć, A może też bała się opinii innych, ponieważ przecież Paula jeszcze nie była rozwódką, nie była do końca wolna, więc bała się, że ktoś może pomyśleć, że robi coś złego. A ta znajomość była dopiero na początkowym etapie, to była zwykła znajomość, to nie był jakiś rozkwitający romans. Paula o tym mężczyźnie wypowiadała się bardzo pochlebnie, mówiła, że jest tylko 7 lat starszy od niej, jest młody, silny, zdrowy, bez nałogów, męski, pracowity. Same superlatywy, czego nie mogła powiedzieć o swoim mężu, ponieważ jej mąż przez te lata małżeństwa bardzo się zmienił, nie tylko pod względem zachowania, ale również fizycznie, ponieważ przez nadmierne spożywanie alkoholu jego sylwetka bardzo się zmieniła i mężczyzna prowadził też dość bierny tryb życia i jakby ta sylwetka była nie na takim samym poziomie, na jakim była, gdy się poznali, i w ten sposób po prostu zapuszczony mężczyzna Pauli już nie odpowiadał. A przed tym nowym mężczyzną, którego poznała, czuła się przy nim bardzo bezpieczna i to był taki typ, o jakim zawsze marzyła, o takim właśnie, takiego faceta dla siebie zawsze sobie wyobrażała. Była bardzo podekscytowana, można powiedzieć nawet, że szczęśliwa. Oczywiście doszło do jednego zupełnie niezobowiązującego spotkania. Po prostu kobieta poczuła, że jeśli teraz nie rozejdzie się z Pawłem, to być może nigdy to się już nie stanie. Jej decyzję Sylwia popierała oczywiście. Kobieta czuła, że to jest dla Pauli furtka, przez którą może w końcu uciec od tej toksycznej relacji z mężem. Ale też nie ukrywała swoich obaw przed tym, co może zrobić Paweł, gdy dowie się, że żona chce od niego odejść do innego mężczyzny. Chociaż ja uważam, że to do końca nie jest tak, że Paula chciała odejść do nowego mężczyzny. Ten mężczyzna po prostu pokazał jej, że istnieją jeszcze inni faceci, że jeszcze kiedyś może być szczęśliwa, że pomimo tego, że posiada 2 dzieci, że to nie jest żadna przeszkoda do tego, aby po rozwodzie móc ponownie ułożyć sobie życie. I wydaje mi się, że to była bardziej motywacja dziewczyny niż jakiś inny mężczyzna, bo to był początek znajomości, więc równie dobrze ona nie miała tej pewności, czy ten związek wypali, czy on w ogóle przetrwa. W końcu Paula zebrała się na odwagę i przygotowała papiery rozwodowe. Tym samym poinformowała rodzinę, szczególnie matkę i brata, z którym także była bardzo blisko związana, że jej małżeństwo dobiega końca. Motywowała swoją decyzję tym, że ma dość kłótni i nieporozumień, nie może się z mężem dogadać i nie chce dłużej dusić się w takim związku. Była przecież jeszcze bardzo młoda, miała wówczas tylko 30 lat. Rodzina ze spokojem, może nawet pewną ulgą, bo domyślali się, że w związku Pauli i Pawła nie dzieje się dobrze, przyjęli tę wiadomość. Paula miała więc wsparcie w przyjaciołach i w rodzinie, co zapewne dodatkowo dało jej siły do działania. Kiedy Paweł dowiedział się o tym, że jego żona planuje się z nim rozstać, stanowczo odmówił swojej zgody na rozwód. Kobieta jednak nie dawała się zmanipulować ani udobruchać, więc musiał posunąć się do bardziej radykalnych słów, metod czy nawet gróźb. Mężczyzna stwierdził, że on nie dopuści do sytuacji, w której to ktoś obcy będzie miał większy udział w wychowywaniu jego dzieci niż on sam. Być może Paula wtedy poinformowała go, że zaczęła się z kimś spotykać, czy też poznała kogoś innego i stąd właśnie taka reakcja. Paweł postanowił wjechać jej na ambicje, mówiąc, że nie poradzi sobie z 2 dzieci i że on zrobi wszystko, aby nie wyegzekwowała od niego żadnych alimentów albo żeby te alimenty były na bardzo niskim poziomie, żeby to było zaledwie 200 zł. Tym samym po prostu nie będzie miała z czego utrzymać rodziny. Ale Paula nie dała się zastraszyć. Miała przecież swój interes, który prosperował bardzo dobrze i przynosił spory dochód i przecież miała też inne świadczenia czy dodatki na dzieci, a w razie czego mogła też liczyć na wsparcie i pomoc swoich bliskich, rodziny i przyjaciół. Gdy Paweł zauważył, że Paula jest nieugięta i zdecydowana, spróbował więc pogodzić się z myślą o rozwodzie. Na jakiś czas wyprowadził się więc z mieszkania, w którym razem mieszkali, ale już po tygodniu, tuż przed weekendem, zadzwonił z przeprosinami i prośbą o spędzenie rodzinnego weekendu, ponieważ bardzo się stęsknił za dziewczynkami i chciałby trochę z nimi pobyć. Paula zgodziła się i wpuściła go do mieszkania. Dzień przed tragedią, Paula późnym wieczorem, w okolicach godziny 22, rozmawiała z mamą przez telefon. Kobiety planowały spotkanie i to Paula miała do mamy przyjechać wraz ze swoją rodziną, również z Pawłem, na drugi dzień. Chociaż wtedy było wiadomo, że ich małżeństwo oczywiście niebawem zostanie rozwiązane, ale pani Elżbieta zgodziła się na to, aby Paweł również ją odwiedził następnego dnia. Mama Pauli nie wyczuła w jej głosie nic niepokojącego. Paula była wtedy w dobrym humorze. Przez śmiech nawet powiedziała, że Paweł właśnie śpi w swoim ulubionym stanie. Miała na myśli stan upojenia, bo od dłuższego czasu właśnie w ten sposób mężczyzna radził sobie z problemami. Zapominał o nich bądź topił je w kieliszku. Następnego dnia, czyli 31 października 2017 roku, Paula nie zadzwoniła do mamy, ani nie przyjechała ze swoją rodziną, tak jak się umawiały. Tego dnia rano odwiozła starszą córkę Agnieszkę do szkoły i wróciła do mieszkania, gdzie nadal przebywał Paweł z ich 7-miesięczną córką, która akurat drzemała w swoim pokoju. Popołudnie córki miały spędzić z ojcem, miały jechać z nim na wycieczkę do Warszawy, a Paula miała w tym czasie zaplanowane jakieś spotkanie. Nie do końca wiadomo z kim i w jakim celu, ale można się domyślać, że prawdopodobnie umówiła się z tym tajemniczym mężczyzną, którego poznała jakiś czas wcześniej. Między małżonkami doszło do kłótni po tym, jak na telefon kobiety ktoś zadzwonił, a ona tego połączenia nie odebrała. Po prostu je zignorowała, tak jakby nie chciała odbierać przy mężu, bo ma coś do ukrycia. Paweł podejrzliwy nie wytrzymał. Zaczął więc sugerować żonie, a później wręcz wyrzucać jej, że go zdradza. Chwilę później zatelefonował na miejscowy komisariat policji i zgłosił, że właśnie zabił swoją żonę. Policjanci przybyli na miejsce zbrodni natychmiast i odnaleźli tam niestety martwą już Paulę. Na jej ciele ujawniono 18 ran kłutych i kłut ociętych, zadawanych z ogromną siłą. Jej zwłoki były w strasznym stanie. Miała m.in. poderżnięte gardło. Na miejscu zbrodni zabezpieczono 2 noże, które posłużyły Pawłowi do pozbawienia życia swojej żony. Mężczyzna początkowo nie przyznawał się do winy. Sprawiał wrażenie bardzo oszołomionego, zasłaniał się niepamięcią. Próbował mataczyć w śledztwie, twierdząc, że w chwili popełniania zbrodni był niepoczytalny, ale biegli psychiatrzy zdecydowanie niepoczytalność w jego przypadku wykluczyli. Ostatecznie Paweł przyznał się do winy, ale wyznał także, że on nie chciał żony skrzywdzić, ani tym bardziej jej zabić i sam nie potrafi wyjaśnić tego, co nim kierowało, gdy chwycił za nóż. Według zeznań Pawła, impulsem, który przeważył nad życiem Pauli, była prawdopodobnie informacja o tym, że nie jest on ojcem ich młodszej córki. Natomiast mówię prawdopodobnie, bo tak naprawdę równie dobrze można założyć, że może to być jego linia obrony i motyw, który nie brzmi absurdalnie, ponieważ jak znamy już pewnie z innych podcastów kryminalnych, zazwyczaj takie zbrodnie wewnątrzmałżeńskie zostają popełniane m.in. przez zazdrość. Wiadomo, że Paula chciała rozstać się z mężem, więc możliwe, że użyła takich słów po to, aby skłonić go do wyrażenia zgody na rozwód, czy też przejścia tej sprawy rozwodowej możliwie jak najszybciej i najłagodniej. Ponadto mężczyzna zeznał, że w dniu, gdy dokonał morderstwa, Paula oświadczyła mu, że niejednokrotnie wymykała się z domu na schadzki z nowym ukochanym, podczas gdy jemu wmawiała, że spotyka się w tym czasie ze swoją przyjaciółką. Do drzwi pani Elżbiety policjanci zapukali około 9 rano tego samego dnia, czyli 31 października 2017 roku. Matka Pauli już wcześniej przeczuwała, że musiało stać się coś złego, ponieważ Paula nie odbierała od niej telefonu i nie zjawiła się tak, jak zapowiadała dzień wcześniej. Być może kobiety były umówione na poranne godziny, ponieważ to była 9 rano, kiedy policja poinformowała panią Elżbietę, więc gdyby teoretycznie były umówione na później, to chyba pani Elżbieta jeszcze nie miałaby czym tak bardzo się martwić. Ta wiadomość bardzo wstrząsnęła całą rodziną Pauli, ponieważ, jak już mówiłam wcześniej, wszyscy byli ze sobą bardzo, bardzo zżyci. I mimo kiepskiego stanu psychicznego, mimo tego, że pani Elżbieta musiała brać leki po to, żeby jakoś funkcjonować i mimo ogromnej tragedii, która spotkała tę rodzinę, pani Elżbieta jednak postanowiła, że zaopiekuje się swoimi wnuczkami, ponieważ straciły jednocześnie i matkę, i ojca. Zabrała więc Agnieszkę i Gosię do siebie, chcąc walczyć o ustanowienie jej rodzicem zastępczym dla dziewczynek. Pani Elżbieta nie chciała dziewczynkom zastępować mamy, ale chciała im dać wszystko to, co dałaby im Paula, gdyby żyła, czyli miłość, czułość i warunki do prawidłowego rozwoju. Paweł został postawiony przed Sądem Okręgowym w Krakowie, ale sprawa odbyła się za tak zwanymi zamkniętymi drzwiami. Wiadomo, że kwalifikacje czynu zostały zmienione z zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem na po prostu zabójstwo. Obrońca Pawła próbował jeszcze negocjować zarzuty, twierdząc, że mężczyzna działał pod wpływem silnych emocji, które wywołały zdarzenia poprzedzające zbrodnie, za co Paweł mógłby otrzymać jeszcze niższy wyrok, ale to już mu się na szczęście nie udało. Nieznane jest uzasadnienie wyroku sądu z powodu wyłączenia jawności procesu, ale wiadomo, że Paweł otrzymał karę 25 lat pozbawienia wolności. W międzyczasie wypłynęły informacje, że mężczyzna już wcześniej mógł stosować przemoc fizyczną wobec Pauli, ale do tego zarzutu Paweł nigdy się nie przyznał, a rodzina Pauli również tego nie potwierdziła, ponieważ nigdy nie zauważyli, aby Paula miała jakieś siniaki czy ślady pobicia. Ale jak wiemy, to o niczym nie świadczy, to nie przesądza sprawy, ponieważ są tacy mężczyźni, którzy wiedzą, jak bić, żeby tego nie było widać. Natomiast tego Pawłowi nie udowodniono i Paweł również się do tego nie przyznał. I to już wszystko, czego udało mi się dowiedzieć w tej sprawie. Czy wyrok jest słuszny? Oceńcie sami. Co byście powiedzieli takiej dziewczynce w wieku wczesnoszkolnym, kiedy zapytałaby, gdzie jest jej mama i co się z nią stało? Pani Elżbieta starała się obdarzyć wnuczki miłością i troską, ponieważ wiedziała, jak bardzo im tego brakuje, a to właśnie Paula dawała im najwięcej czułości. Mignęła mi też informacja, że pani Elżbieta znalazła mieszkanie w Niepołomicach, żeby starsza córka Pauli, Agnieszka, mogła wciąż uczęszczać do tej samej szkoły. A zależało jej na tym dlatego, bo właśnie w tej szkole dostała bardzo wielkie wsparcie od kadry nauczycielskiej, jak i od swoich rówieśników. I to mieszkanie, w którym zamieszkała pani Elżbieta z całą swoją rodziną, czyli ze swoimi dziećmi i wnuczkami, miało zaledwie 45 metrów kwadratowych, a przecież mieszkali tam chyba w szóstkę bądź w siódemkę. Teraz nie potrafię się doliczyć, dlatego że znalazłam różne źródła i różne źródła podawały inne wersje, ponieważ w materiale programu Uwaga sam reporter, przeprowadzając wywiad z panią Elżbietą, mówił do niej tak, jakby miała 7 dzieci, a w innych źródłach znalazłam informację, że miała ich 6. W każdym razie nawet i dla 6 dzieci czy 6 osób, lokatorów, mieszkanie 45-metrowe, to nie są godne warunki, więc widziałam też, że pani Elżbieta założyła zbiórkę w internecie. Zbiórka miała cel zebrania 300 000 złotych, natomiast widziałam, że była szybko zakończona i tam udało się uzbierać zaledwie parę tysięcy, chyba około 4. Nie wiem dlaczego i ta sprawa widocznie nie była tak głośna, jak mi się wydawało. Nie wiem dokładnie, co teraz się dzieje w tej rodzinie, czy pani Elżbieta znalazła lepsze miejsce do życia dla swoich dzieci i dla swoich wnuczek, jak sobie radzą. Mam nadzieję, że u nich wszystko w porządku. Pozdrawiam Was serdecznie, ściskam ciepło każdego, kto potrzebuje dzisiaj przytulenia i życzę Wam przyjemnego wieczoru bądź przyjemnego dnia i mam nadzieję, że słyszymy się następnym razem.